Rząd poszerza zakres wsparcia dla budowy dróg. Z dofinansowania będą mogły skorzystać samorządy budujące obwodnice na drogach wojewódzkich. Dodatkowe środki trafią też do miast, między innymi na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2014 roku 36% dróg gminnych i powiatowych jest w złym stanie, a 35% w stanie niezadowalającym. To jest raport wstydu, mówi wiceminister infrastruktury Rafał Weber i dodaje, że rząd Prawa i Sprawiedliwości rozwinął inwestycje drogowe. Ich lista jest bardzo długa. 30 metrów bieżących, szanowni państwo. Tyle do tej pory zostało przy wsparciu środków, które zostały wygenerowane przez Prawo i Sprawiedliwość, zostało zrealizowanych. Jeszcze raz powtarzam, będziemy pisać tę historię nadal. Będziemy wspierać polskie samorządy, gminy i powiaty. Służyć mają temu przyjęte przez Sejm zmiany w Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki zwiększeniu dofinansowania o 3 miliardy złotych fundusz będzie dysponował łącznie kwotą 39 miliardów złotych. To istotne wzmocnienie gospodarcze w dobie pandemii, podkreśla ekonomista dr Krystian Mieszkała. W okresie przestoju czy też kryzysów jest dużym impulsem dla lokalnej gospodarki oraz dla całego kraju. Jeżeli założymy, że te drogi wybudują polskie firmy, będzie to bardzo mocny impuls dla naszych rodzimych przedsiębiorców oraz dla... Nowe przepisy pozwolą na dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Drogowych w miastach na prawach powiatu, budowy obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich czy przeprowadzenie remontów ulic poprawiających bezpieczeństwo pieszych. Niewątpliwie temu będzie służyć budowa bezkolizyjnych skrzyżowań z liniami kolejowymi, mówi wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Z punktu widzenia sektora kolejowego jest takie działanie jest niezwykle istotne, bo ono łączy się z likwidacją przejazdów w poziomie szyn, a co za tym idzie z poprawą bezpieczeństwa ruchu kolejowego, z poprawą przepustowości. Środki przekazane na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych i gminnych w 2019 i 2020 roku pozwoliły na realizację około 7 tysięcy zadań i wybudowaniu 10 tysięcy kilometrów dróg.